Gaming. A dzisiaj zagramy sobie w Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2, tylko że beta otwarta. My sobie zagramy sobie w multiplayer. I może w Strajka. Pięknie tutaj. Na pewno mi się będzie grała dobrze. I też jak sobie pogram właśnie w tą właśnie betę, to ocenię, czy ją kupić, czy nie kupić. I to będzie chyba... Będzie jedyny. Dobrze. Tu mam tutaj... O kurde. Nie no, ja chyba na pewno sobie to kupię. Patrzcie tylko na tą grafikę. Ten dźwięk, nie? Aha, myślałem, że mogę zmieniać broń. O kurde, jest. Dobra, no to biegniemy. Jest ten skill ze starej wersji gry. Pięknie. Podobno jest kampania. Pięknie. Pięknie. I mogę sobie też tutaj klasy zmieniać, widzę. No to ja se tutaj. Dobra, bierzemy. No co gramy? Dobra, sobie spróbuję. O ty kurde. To ja może sobie specjalistem pogram. Niestety gra nie jest przetłumaczona. O kurde. No to pięknie. A jest też fajna animacja pierwszoosobowa. Dobra, ale go zaznaczyłem. Mam nadzieję. Trochę sobie gier ściszę. Dobra. Przy nim zostanę. Ja się tak spodziewam tylko jednej rundki z tej gry. Później to ja sobie sam pogram. Chyba. Stąd strzelę. O ty kurde. Na pierwszoosobowej trochę się słabo gra. Oficer? Ja muszę wszystkie klasy sprawdzić. Nie wiem, jak się oficer będzie grał. Tu będzie podobnie chyba tak jak w Battlefieldzie. I mogę sobie też fajnie tak... Jak strzał i mogę sobie... Dobra, pięknie. Ale to jest zarąbista mechanika.
Kurde. To nieźle. Sobie tym sobie pogramy. O ty kurde. Ja coś naprawdę zachowali tą mechanikę. O kurde, to ja już wiem, o co chodzi tutaj. Ej, nie no, to tak nieźle wygląda, dobra, ja myślę. Co tam granata rzuca? A tu się w tą grę naprawdę trudno gra. Nowa giera, beta, znaczy się. I się bardzo dziwnie gra, coś mi słońce tak wali w monitor, że się w ogóle nie da grać. Co tam zaraz z obrotówką polecę. Już co... Zobaczcie. Halo, czy ktoś... Chodźcie tutaj. Rocket Jumper, nie? Czy tym mogę zagrać? Ja chcę tym sobie zagrać. To jeszcze raz zagram. Tym. O, tutaj. O kurde. Słuchawki mi się ściągnęły, przepraszam. Więc kontynuujemy. Tylko sobie je założę. Za ile ten koniec rundy będzie? Tam jakiś śmieszek jest. Niemożliwe, ja dziewczyną gram. Serio? Możliwe. Rocket Trapper. Chciało się teraz. Widzę, że szczegóły z przebudzeniu. Idę. Kurde. Ale naprawdę zachowane są szczegóły. To mnie bardzo cieszy.
czy tu był atak na tej mapie? Zrobię tak. O ty kurde, spindalają mi. Aha, to o to chodziło. To o to ciągle chodziło, nie? Że... Boże, a ja nie widziałem. XD. Ja tam idę. Pięknie. Co zrobi? XD. Szkoda, że tu medyka nie ma. Czy też... Ta dwójka chyba im bardziej wyszła. Bo jedynka mi bardziej się chyba podobała, ponieważ... Już tak dokładnie nie wiem, co mi się tak podobało. Ale... Ten interfejs taki Star Warsowy bardzo zachowano. Takie fajne, wszystko niebieskie. Zaraz to tobą zagram. I też coś takiego zrobili, no to szacun. Zaznaczyłem chyba go. Nie, ja chcę sobie pozbierać na ten. Na coś innego, na tego zmiotaczem ognia. Więc teraz tak... Battlefield się bardzo różni od tego. To też były klasy. Ale trzeba było zbierać... Nie trzeba było zbierać w ogóle punktów, tylko tam musiał znaleźć. Tam było tylko zestaw wartownika, czyściciela okopów i... Znaczy, zestaw wartownika, czyściciela okopów, zestaw z miotaczem ognia, przeciwpancerny i czyściciela okopów. Z czego pamiętam. Boże, to się tak wybiera. Ora, ja tam im wlecę z miniganem, ale mam nadzieję, że jeszcze zdążę uzbierać. Jakie kurde, lubię to. Trzy, dwa, jeden. No to pięknie. To pięknie to ja. Co, nim polecimy sobie. No, chyba już nie zdążę. Bo to jak było już... Nie było już połowy... Wam tam granatkę rzucę. Gotta ping on hostiles.
Już taki shotgun doszedł jakiś. To to było tylko marzenie, żeby to zdobyć wszystko w jedynce. Trzeba było zlecenia robić, nie? I takie tam rzeczy. No i już koniec odcinka będzie. Nie no, no nawet się dobrze grało. Są mapy z filmu. I ciekawe, jak to będzie się wszystko tak wyróżniać. No to kurde. Niemożliwe, jak oni to pięknie udoskonalili. I trzecia? Będzie trzecia. Czwarta? Rank up. Challenge. Co? Teraz zobaczymy, jak wygląda. Normalnie, jak w jedynce. Czy to bardziej, no to historia była taka, że na premierze było Battlefront 3, tak naprawdę, ta jedynka Battlefronta, a to powinna być czwórka. Thank you for playing. Kolekcja, feature. Gunship, tutaj fighter. To pięknie. O, i to są chyba ci zdrajcy. Nie. Kariera. I tutaj też, jak się gra w betę, to jak się gra w betę, to właśnie z tej bety level ci idzie. Sobie wybieramy to. Ole fajne! Ja, to mnie już zaskakuje. I najtrudniejsze pytanie. Uwaga. Czy kupię tę grę? Kupię, ale nie nagram premier. Czy nie kupię w premierze? Bo nie kupię, no. Nie kupię w premierze, bo... Po mnie nie będzie tak stać za bardzo do końca. Crafting parts, no to... No to pięknie. Mamy już kolejne. Części do craftingu jakiegoś. Dobrze. Więc... Więc wam powiem, że kupię tą grę i będzie ona nagrywana, ale zaraz, tutaj mamy jeszcze kampanię. No właśnie, nie ma jeszcze kampanii i to ta gra zyskała ode mnie już taki szacun. Że szacun. Dobrze, ja się z wami żegnam. Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie tą grę, bo ja jestem kolejną osobą, która betę nagrywa. I poświęca wam czas, żeby betę nagrać. Na razie i hej. Może będzie jakiś miesiąc po premierze gry już nagrywana kampania.
wszystko, najpierw chyba Battlefielda trzeba skończyć. To na razie i cześć!